Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mateo. Dzisiaj, moi drodzy, zagram sobie w CS-a, ale w Minecrafcie. Z racji tego, że dawno nie było na moim kanale Minecrafta, to właśnie dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta. Ale że CS jest u mnie bardzo lubiany na kanale, no to oczywiście zagramy sobie w CS-ka. I oczywiście, słuchajcie, tak jeszcze muszę powiedzieć tylko tyle, że ja w tą minigierkę gram pierwszy raz. Oczywiście IP serwera macie w opisie. Szczerze nie wiem jeszcze, jak w to się gra, ale okej, mamy chyba... Dobra, mamy na snajperkę, więc już słuchajcie, nie wiem, czy to jest scout, czy to jest awupa. W ogóle zobaczcie, jaki mam view model, widzicie, jak ta broń się szybko rusza. Jeszcze nie rozpoznaję ogólnie, którzy to są przeciwnicy. Dobra. Chyba już wiem, że... Dobra, wiecie co, chyba jednak z tym będę. Zabiłem? Nie, on mnie zabił, kurde. Chyba CS to po prostu nie jest moja gra, bo nawet w Minecrafcie mnie zabijają. Dobra, słuchajcie, kupię sobie bizona i kupię sobie jeszcze jakieś granaty, smoka. Dobra, zobaczymy, jak teraz to się używa. W ogóle wiecie co, może wyłączę sobie animację chodzenia, może to... O, teraz od razu jest wygodniej. Dobra. Także lecimy. Chyba jesteśmy w ogóle na The Trainie, z tego co poznaję tą mapkę. I w momencie... Czekajcie, to jest przeciwnik czy nie? Dobra, uciekł i znowu mnie, słuchajcie, zabili. Ale nie wiem, czy kogoś zabiłem, czy nie. Tak, zabiłem. Zabiłem tego Apopan. Dobra, mamy jednego killa. Słuchajcie, powracając do tematu. Counter-Strike to jest gra, w której wszyscy nie wiem czemu się wyzywają. Jakby rozumiem, że to jest agresja, bo jednak zabija się ludzi, ale w momencie, gdy coś nie wyjdzie w tej grze, to naprawdę jak się gra na różnych serwerach społecznościowych, to muszę powiedzieć, że po prostu ludzie się mega, ale to mega wyzywają. Dobra, kupiłem sobie armor, może to dlatego ciągle przegrywałem. Defusa sobie kupimy i granata, dobra. Także w tym momencie już powinno być lepiej. Tak, poznaję tę mapę, to jest The Train oczywiście. Jak chcecie Minecrafta, to... No nie, no. Jak chcecie Minecrafta, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Zabiłem jednego, ale ja też zginąłem. Jeżeli tak to ma wyglądać jak w tym momencie, że ja ginę jako pierwszy, owszem, zabijam jednego, tak? Czekajcie, jest tutaj tab? No jest, ale tutaj nic nie widać. Owszem, zabijam jednego, ale też ginę jako jeden z pierwszych, no to ten odcinek będzie naprawdę bardzo ciekawy. Dobra, moi drodzy, kolejna runda. Ja teraz postaram się nie zginąć jako pierwszy, dlatego wezmę sobie P90 granata, z którego jeszcze ani razu nie skorzystałem. W ogóle, czekajcie, to jest Kevlar, a to jest helmet. Dobra, więc kupię sobie i to, i to. I teraz tak, rzucimy sobie, słuchajcie, granata. Nie wiem, czy się tutaj rzuca prawym, czy lewym. Chyba się rzuca właśnie prawym. I stąd powinni już wyjść przeciwnicy. Dobra, także ja tutaj rzuciłem granata, który oczywiście nikogo nie zabił, ale... Ale co z tego? W ogóle tutaj, słuchajcie, strzela się prawym przyciskiem. I zginę chyba jako pierwszy? Nie, dobra. Skończyły mi się amunicja, dobra. Więc mam już amunicję. Dobra, czekajcie, czekajcie. Dobra, czekajcie, dobra, zabiłem go, jest. Zabiliśmy. Czekaj, o nie, dobra, nie. O, i zginęliśmy niestety. Ale zabiłem w tym momencie, w tej rundzie chyba dwóch. Tak, chyba dwóch zabiłem. I teraz mam taki pomysł, że włączę sobie jakieś fajne shaderki, na przykład o te. To są moje ulubione shadery, tylko nie wiem, czy na nagrywaniu to mi pójdzie. Ale powinno ogólnie pójść. Dobra, słuchajcie, mamy te shadery, z tego co widzę, nie za bardzo to coś daje. W ogóle, no to są dosyć wymagające shadery, ale... No, ale nic. Dobra, weźmy sobie granata i weźmy sobie może nie snajperkę, ale jeszcze raz na przykład P90. P90 to była spoko broń. Później możemy sobie wziąć na wyżej FAMASa i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli kupmy sobie to i oczywiście to. W ogóle mam nadzieję, że dźwięk się dobrze nagrywał, bo ostatnio jak nagrywałem wczoraj, to niestety były takie lekkie szumy, nie wiem czemu. Dobra, więc jesteśmy już tutaj, może nie będę wychylać. W ogóle, ej, patrzcie, tu można mieć chyba legalne WH. A nie, to się widzi niestety tylko przeciwników, także... Także szkoda. Te shadery oczywiście, no, jak sami widzicie, przeszkadzają. Kurde, jakbym miał snajperkę, to mi teraz dobrze poszło. Niestety go jeszcze nie zabiłem, tego typka. Dobra. Ojeju. W ogóle, słuchajcie, zapraszam na mój drugi kanał, właśnie, oficjalnie zapraszam na mój drugi kanał, bo założyłem sobie niedawno drugi kanał Mateo Games, gdzie będą same gry z lekkim montażem, także jeżeli ktoś chce zobaczyć więcej gier w moim wydaniu, to zapraszam do opisu, tam weźcie będzie mój kanał, zasubskrybujcie, bo dałem tam już jeden filmik z Minecrafta, ale oczywiście będzie też i CS, spokojnie. Zostawiłeś? Zostawiłeś już łapkę w górę? Okej, dobra, jak zostawiłeś lub zostawiłaś, to ja teraz wygrywam specjalnie dla ciebie tą rundę, także kupuję sobie teraz wszystko, wezmę sobie jeszcze, czekajcie, FAMAS, no FAMASa niech sobie wezmę, dobra.
I ogólnie nie ma co chodzić z tymi snajperkami, bo na przykład nie można w ogóle przybliżać snajperką, co jest takie troszeczkę dziwne. Dobra, więc ja słuchajcie, tutaj się skampię. Nie chcę oczywiście zginąć jako pierwszy, więc się po prostu skampię i z tego co widzę tutaj nikogo nie ma. W ogóle ta mapa jest strasznie ciemna, nie wiem czemu ta mapa jest aż taka ciemna. Dobra, więc pójdziemy sobie tutaj tędy. Dobra, gościu mnie na szczęście nie zauważył. Dobra, wiem gdzie są ludzie już. Wiem gdzie są już, słuchajcie, ludzie. Nie! Kurde! No i oczywiście, jeszcze ja się nie łapię, który to jest mój. Okej, kolejna runda. No jak widzicie, trzeba niestety troszeczkę pograć, żeby ogólnie no, zobaczyć o co w tym chodzi. Dobra, wezmę sobie flesza. W ogóle patrzcie jak oni wszyscy tak to szybko kupują. Dobra, wezmę sobie awkę. Stać mi na awkę? Nie, stać mi na awkę. Więc kupię sobie, słuchajcie, auga. Nie, na auga też mnie niestety nie stać. Więc kupię M4A4. Na M4A4 też mnie nie stać. Kupię sobie digielka i kupię sobie, słuchajcie, bizonka. Dokładnie tak, kupię sobie bizonka. I ogólnie teraz będę musiał bardzo, ale to bardzo uważnie patrzeć, gdzie są przeciwnicy. Dobra, mamy drabinkę, jest ogólnie spoczko. W ogóle właśnie, nie powinienem chyba tak wychylać, wiecie, w sensie, że... Tak jak ostatni gbur, który wychyla jak silver, przecież ja mam globala, tak? No dobra, bez przesady. W ogóle nie wiem po co ludzie się tak spinają o głupią grę, znaczy w sensie od tego CS-a, bo czasem się zażartuje, a praktycznie wszyscy biorą to tak na poważnie. Tak samo ostatnio oglądałem, słuchajcie, odcinek z Karolka, który wiadomo jak to każdy youtuber czasem może się pomylić, zwłaszcza, że przy nagrywaniu ten stresik jednak trochę jest. I niektórzy youtuberzy, którzy tak naprawdę nikomu nic nie zawinili, się pomylili, a już tutaj pociski lecą. Ej, jaki debil się pomylił! I to jest takie, powiem szczerze, no niefajne, tak? Po prostu to jest niefajne i tyle. Dobra, jak na razie chyba to jest najdłuższa runda, w której jeszcze nie zginęliśmy. Ja nie mam słuchawek, ponieważ na te słuchawki się nie nadają. Możecie kilka razy podświeżać stronę, to będę mógł sobie kupić za hajsik z YouTube'a nowe słuchawki. W ogóle gdzie są tutaj przeciwnicy? Mapy The Train tak średnio znam, ale widzę, że to nie chodzi o to, żeby znać. Tylko o coś innego, dobra. Dobra, w takim razie, słuchajcie, mniej więcej troszeczkę chyba ogarniam. Tutaj jest mój ziomek. Cześć, ziomek. Cześć. Siemanko. Wychylam się, będę, jak to się mówi? Pikować. O, będę pikować teraz CZ-ki. Ej, no to jest nie fair. Ej, co ma być? Przepraszam bardzo. Nie wiem, jak tutaj można przybliżyć z tego auga, bo wiadomo, że augie można zoomować. What the hell? Co? Zabiłem jednego. Dobra, mam taki challenge, żeby teraz przeżyć jedną rundę i nie zginąć. To będzie naprawdę wow, to będzie takie ciężkie. Dobra, kupię sobie to. Teraz jeszcze, słuchajcie, sobie zaflaszujemy. W ogóle to jest dziwne, bo to się wszystko robi prawym przyciskiem myszy, dobra. Więc czekajcie, tutaj trzeba uważać, bo tutaj już z tego miejsca mogą sobie wyjść przeciwnicy. Także ja już rzucam sobie flasza o tutaj. Aha, bardzo fajnie wybuchł ten flash. Podoba mi się to. Dobra. Gdzieś tu są dymy. Dobra, zabiłem. Teraz nie dać się, słuchajcie. Jest! Wygrałem, no. Przetrwałem jedną rundę, wow. Dobra, jesteśmy tutaj, będziemy sobie powolutku tutaj pikować. A to ty zoomujesz, tak? Ty zoomujesz, wow, jaki skin. Jaki skin, moi drodzy! Jaki skin! Wychodzę sobie na środek do tej mapki. W ogóle tak mi się rozjaśnia ekran, bo jak na przykład mam takiego moda, że patrzcie, jak patrzę na kogoś, to mi się wtedy od razu ekran rozjaśnia. Także no tak to wygląda. W sumie mogę to sobie wyłączyć, bo to nie jest nikomu do niczego potrzebne. Halo, słuchawki! Dobra, spróbuję jeszcze raz przeżyć jeszcze jedną rundę. W ogóle gdzie tu są dymy? Spróbuję jeszcze raz przeżyć jeszcze jedną rundę. Dobra, czekajcie. Gdzie tutaj są przeciwnicy? Wejdę sobie tutaj, to może będzie niebezpiecznie. Dobra, kolejna runda, moi drodzy, przetrwana, także jest w miarę okej. Mam teraz 7000 dolarów, a więc kupiłem oczywiście sobie awupkę. I teraz tak, niech ktoś mi powie, jak z tej awupy zoomować. Jak ktoś ogólnie gra na tym trybie, to niech mi powie, proszę, jak z tej awupy zoomować. No bo po co mi awupa, którą mam strzelać tylko no-scope'y, no halo. Czekajcie, skoro prawym się strzela, a lewym też się nic nie robi, więc jak się zoomuje, halo? No dobra, wychylę się tutaj, bo w sumie mam...
Dobra, schowam się tutaj szybko. Dobra, jestem tutaj schowany. Jak... Ej, po co w ogóle wymyślili tutaj AWP, jeżeli nie można je zoomować? Chyba. Tylko można strzelać same noscope. Widzieliście, jak to działa. Przecież to jest trafienie z P90, które kosztuje 5 razy mniej. Większa szansa trafienia kogoś niż z takiej AWP-y. Dobra, niestety... Okej. Okay. Boombers won the game. Okej, okay, fajnie. Cokolwiek to znaczy, ja jestem niestety cieniem. No jak widzicie... No nie poszło mi, ale myślę, że jak na pierwszy raz zabiłem kilku gości, więc jest w miarę okej. Okay. Jeżeli standardowo macie dla mnie jakieś rady, to prosiłbym właśnie, żebyście pisali w komentarzach, co mogłbym zrobić, żeby lepiej grać. Miłego dnia, miłego wieczoru, poranka, nocy. I ogólnie życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Zapraszam na mój drugi drugi kanał Matao Games, link w opisie. Zapraszam serdecznie, na razie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, piąteczka.